Zapytaj Boga dlaczego. Odcinek 20. Jaki jest stosunek Kościoła do ideologii LGBT? Jak wspierać osoby, które odczuwają tendencje homoseksualne? Gdzie można znaleźć specjalistów, którzy pomagają zgodnie z nauką Kościoła? Witamy w podcaście Zapytaj Boga dlaczego. Nazywam się Anna Piesz i mam przyjemność prowadzenia podcastu wraz z delegatem Konferencji Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa i migracji polskiej, księdzem biskupem Wiesławem Lechowiczem. W poprzednim odcinku wysłuchaliśmy konferencji pod tytułem Orientacja czy dezorientacja, którą przygotowała pani dr Jolanta Pruchniewicz. W dzisiejszym odcinku usłyszymy kilka pytań, które zostały zadane po wykładzie pani Pruchniewicz. Pytania odczytywała prowadząca konferencję Sara Bomba. Odpowiedzi udzielała pani dr Pruchniewicz oraz ksiądz biskup Lechowicz. A więc zaczynamy! Pierwsze z nich to, czy wrażliwość jest uwarunkowana genetycznie, czy wpływa na nią przede wszystkim wpływ środowiskowy? Pozwolę sobie odpowiedzieć, bo już to widziałam na czacie to pytanie. To jest, jeśli tak mogę powiedzieć, pytanie dosyć proste. Więc oczywiście wrażliwość jest cechą wrodzoną, czy uwarunkowaną genetycznie, czy wrodzoną, nabytą w okresie rozwoju płodowego, to na razie zostawmy. W każdym razie na pewno jest cechą wrodzoną. A oddziaływanie środowiskowe polega po prostu na tym, co z tą wrażliwością zrobimy. Nie w tym sensie. Czy w jakiś taki sposób jakby spożytkujemy to na swojej drodze życia w postaci jakiejś pracy, jakiegoś talentu i tak dalej, i tak dalej. Czy też w jakiś sposób przekształcimy to, zresztą bez naszej winy, bo to właśnie pewnie chodziło o to też może w tym pytaniu, że mówimy o osobach nadwrażliwych. Nie? No nie jest to już na pewno cecha, która nam życie ułatwia, tylko utrudnia. Ale wrażliwość, jako cecha jest absolutnie wrodzona. Dziękuję pani doktor. Teraz pytanie do księdza biskupa chyba. Co ma wspólnego homoseksualizm, a ideologia transgender? Jak się odnosi Kościół do pełnej ideologii LGBT? Ja na to pytanie może odpowiem i powiedzmy, może to być też jakaś forma też jakiegoś ogólnego spojrzenia Kościoła na tę tematykę, którą dzisiaj podejmujemy. A więc sprawa fundamentalna to jest taka, że należy odróżnić osoby od czynu i to jest tradycja, która sięga w zasadzie już Ewangelii Pana Jezusa, który nigdy nie potępiał człowieka, natomiast nie potępiając człowieka potrafił potępić grzech, potrafił potępić niewłaściwe zachowania i to czynił w sposób bardzo jednoznaczny. Myślę, że jakimś takim przykładem bardzo przyjmującym takiej postawy Pana Jezusa to było jego spotkanie z kobietą cudzołożną, którą chciano ukamienować. Wtedy takie kobiety za cudzołóstwo kamienowano. Zresztą trzeba też powiedzieć jasno i bez owijania w bawełnę, że czyny homoseksualne były również traktowane w tamtych czasach, o których mówimy, na równi z czynami, z aktami cudzołożnymi. A więc prawdopodobnie osoby homoseksualne za praktyki homoseksualne byłyby w tamtych czasach również skazywane na taki sam rodzaj kary. I co Pan Jezus, jak się zachowuje w stosunku do kobiety cudzołożnej? Otóż patrzy na nią i mówi, ja Ciebie nie potępiam, idź i od tej pory już nie grzesz. A więc z jednej strony jest miłosierdzie, ja Ciebie nie potępiam, ale z drugiej strony obserwujemy sprawiedliwość, która się zawsze wiąże z prawdą. I miłosierdzie zresztą też się z prawdą wiąże i dlatego też Pan Jezus nie okazuje, powiedzmy, takiego łatwego przebaczenia, ale mówi nie grzesz więcej, wzywa zatem do zmiany swojej postawy. I dlatego też uważam, że taka również jest postawa i to nie jest tylko moje stwierdzenie i moja intuicja, ale to jest nauczanie Kościoła. Taka jest również postawa Kościoła w stosunku do wszystkich osób, które identyfikują się z ruchem LGBT, a więc z jednej strony Kościół podchodzi, jak mówi katechizm Kościoła katolickiego, z szacunkiem i wzywa do tego, aby z szacunkiem, z wrażliwością
i zrozumieniem podchodzi do takich osób, ale równocześnie katechizm Kościoła katolickiego jednoznacznie formuje zasadę, że praktyka i akty o charakterze homoseksualnym są aktami grzesznymi, ponieważ jak Kościół uczy, są niezgodne z prawem naturalnym, czyli w punkcie wyjścia sprzeciwiają się podstawowemu celowi, jednemu z głównych celów aktów homoseksualnych, jakim jest poczęcie i zrodzenie dziecka. Chcę też nawiązać do tego, czy mówiła pani dr Jolanta, że należy odróżnić również osoby homoseksualne od promowania stylu życia homoseksualnego, od ideologii homoseksualnej, która jest próbą narzucania pewnego światopoglądu, pewnego stylu życia, pewnego sposobu zachowywania się. I tutaj Kościół jednoznacznie sprzeciwia się tego rodzaju promowaniu czy ideologizacji sfery seksualnej człowieka i w jakiejkolwiek formie, czy to będzie w formie homoseksualizmu, czy to będzie w formie transseksualizmu i tak dalej. Także tutaj powiedzmy stanowisko Kościoła jest jednoznaczne. Natomiast oczywiście pojawia się problem, wobec którego może nie jesteśmy bezradni, ale nad którym bolejemy jako duszpasterze, że czasami w łonie we wspólnocie Kościoła katolickiego pojawiają się zachowania, które no nie mają wiele wspólnego albo nie mają nic wspólnego z Duchem Jezusa, z Ewangelią i z nauczaniem Kościoła. A więc myślę tutaj o braku szacunku, o jakimś zachowaniu lekceważącym, naśmiewającym się z takich osób, na wskazywanie palcem. Czasami są to sytuacje marginalne, dotyczy to również i niektórych duchownych. Dlatego też język mówienia o homoseksualnych orientacjach czy skłonnościach, o homoseksualizmie, czy nawet o ideologii LGBT, no musi być też językiem takim, powiedziałbym, nie wiem co pani dr Jolanta o tym powie, ale no takim roztropnym, nie demagogicznym, ponieważ demagogia no niewiele ma wspólnego z prawdą. Wtedy sprowadzamy nasze argumenty do ideologii, a więc nie da się ideologii jednej zwalczać drugą ideologią. My opierając się na prawie Bożym, na prawie naturalnym, na nauce Ewangelii, czy na nauczaniu Kościoła, odnosimy się do tego, co uważamy za prawdę i co za prawdę objawiono przez Jezusa. No ktoś może powiedzieć, czy Pan Jezus w ogóle mówił o homoseksualizmie. Otóż Pan Jezus wprost o homoseksualizmie nie mówił, natomiast Pan Jezus mówił o rzeczy bardzo ważnej, mianowicie mówił o tym, że Bóg stworzył człowieka mężczyzną i niewiastą. A więc to jest bardzo ważne, żebyśmy pamiętali, że to jest fundament. I dlatego też, kiedy faryzeusze i uczeni w piśmie zaczęli Jezusa prowokować, zadawać pytania, na przykład związane z możliwością rozwodu, czy osoby będą się żenić i za mąż wychodzić w Królestwie Bożym, Jezus się nie dał sprowokować i Pan Jezus mówił wyraźnie, nie tak było od początku. A więc Jezus odwołuje się do początku. Początek to jest taki, że Bóg stwarza człowieka mężczyzną i kobietą. I to jest ta tożsamość w sposób jednoznaczny przez Boga stworzona. Czasami się zdarza ta dezorientacja, o której pani Jolanta mówiła. I równocześnie Jezus się nie bał również mówić o tym, że płeć nie ma charakteru kulturowego. Oczywiście nie mówił tego Jezus w sposób taki, jaki ja w tej chwili mówię. Ale Jezus mówił, że Bóg stworzył mężczyzną i niewiastą i dlatego też nie może być tak, jak wy uważacie, jak wy myślicie. A więc w ten sposób Jezus miał odwagę sprzeciwić się pewnym opiniom, pewnym poglądom, które wówczas funkcjonowały w środowisku. Jezus się tego nie bał czynić i dzisiaj też Kościół się nie powinien bać mówić wprost, głosić wprost swojej nauki, nawet jeżeli ta nauka się spotyka z dużym niezrozumieniem, z oporem, z agresją, z prześmiewczymi reakcjami. Prawda jest po stronie Pana Jezusa, a my jako ludzie próbujemy tę prawdę zrozumieć. Oczywiście, że są pewne też pytania, na które do końca nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć.
psychologia się rozwija, medycyna się rozwija, ale na pewno nie sądzę, żeby Kościół zmienił naukę dotyczącą grzeszności aktów homoseksualnych. A więc jeszcze raz chcę powtórzyć, Kościół wyzywa wszystkich do tego, aby szanować osoby o różnej orientacji seksualnej, ale nie akceptuje tego rodzaju praktyk, tym bardziej nie akceptuje sposobu narzucania społeczeństwu, sposobu myślenia, stylu życia osób homoseksualnych. Dobrze, kolejne pytanie, dość długie. Jaki jest poprawny stosunek do takich osób? Obecnie, tak jak wcześniej wspomniałem, podróżuję z grupą 23 młodych ludzi w wieku 13-18 lat. Z tego co wiem, co druga osoba tutaj, a w szczególności dziewczyny, mają już własnych psychologów, używają leki antydepresyjne, a niektórzy już mieli podejścia samobójcze. Wspominam to dlatego, żeby podkreślić, jak bardzo delikatny jest stan psychiczny tych młodych ludzi, jak wspierać osoby, które przeżywają takie... Właśnie pytanie, jak wspierać osoby, które przeżywają takie tendencje, jak prowadzić, jak przedstawiać naukę Kościoła, a jednocześnie nie wykluczać ich ze środowiska, jak zatrzymać w środowisku Kościoła, który mówi im, że odrzucają, odczuwają coś czymś innym, jak każde inne środowisko przyjmie ich takich, jakimi są. Może ja zacznę w takim razie. Tutaj tych pytań jest wiele, ale skupię się na tym, jak wspierać osoby, które przeżywają takie tendencje. Więc rzeczywiście to jest, można powiedzieć, ogromne, ogromne zadanie. I to jest, wyobraźcie sobie, bo powiedzmy jako młodzi ludzie, może patrzycie na to z perspektywy swoich rówieśników, czy nawet swojej, jeżeli w jakiejś tam formie problem was dotyczy. Ale generalnie jest tak, że jest to zadanie głównie dla rodziców. Bo co mają zrobić rodzice, których dziecko, tam powiedzmy 17, 18, a nawet 20, niechby było parę lat, mówi: mamo, tato, jestem homoseksualistą, czy mamo, tato, jestem homoseksualna, prawda? To jest naprawdę trudne, ale wydaje mi się, że jedyną drogą, przynajmniej nie spotkałam się z inną, która by w jakiś sposób tego młodego człowieka ogarniała i nie raniła. Mianowicie to jest, zawsze mówię rodzicom, akceptować. Akceptować i nie na zasadzie, że, może inaczej powiem, mówię rodzicom kochać i akceptować. I rodzice, no jak to akceptować, przecież myśmy tu do pani przyszli jako do psychologa chrześcijańskiego i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście chodzi o to, że akceptować go jako osobę, to dziecko, mam na myśli, bo pamiętaj, czy chłopak, czy dziewczyna, kochać go i mówić jako rodzice mówić tak: kochamy cię, zawsze będziemy cię kochać, zawsze możesz na nas liczyć, ale, i tu dopiero się zaczynają jednak pewne wymagania, mianowicie rodzice muszą powiedzieć jasno, że kochamy cię, zawsze będziemy cię kochać, zawsze będziesz naszym dzieckiem, zawsze możesz na nas liczyć, ale jako ludzie w ogóle, a jako osoby wierzące też, mamy prawo nie akceptować pewnych twoich wyborów. Czyli mówiąc inaczej, rodzice, ale jakby dotyczy to wszystkich. Mówi mi o tym powiedzmy koleżanka czy przyjaciel, przychodzą do mnie do poradni, też w takiej roli przecież bardzo często występuję. Mówię tak, mam swój system wartości jako człowiek i nie oczekuj ode mnie, że zaakceptuję twoje zachowania, czy twoje nawet wypowiedzi, które będą ten mój system wartości atakować. Też jestem człowiekiem, też mam prawo do swojej wrażliwości i nie możesz też mnie ranić, na przykład mówiąc, że jestem głupia, bo tak uważam, prawda? Czy coś takiego. I rodzice mają, jak mówię tutaj, szczególnie trudne zadanie, ale na pewno jest tak, jak wspierać młodych ludzi, którzy przeżywają takie tendencje. Mówić im o tym: kocham cię jako przyjaciela, jako przyjaciółkę, jako siostrę, jako brata, jako dziecko. Na ile mogę, na tyle staram się ciebie zrozumieć w taki sposób, że pogłębię swoją wiedzę na ten temat. To jest zawsze drugie zadanie, które stawiam rodzicom. Pierwsze, jak mówię, kochać i akceptować. Bezwarunkowo, bo taka jest miłość rodziców. Po drugie, pogłębić swoją wiedzę na ten temat. To, co Państwu mówiłam na samym początku, ja też dlatego się tym zainteresowałam, że chciałam
odpowiedzieć temu młodemu człowiekowi, chciałam zrozumieć go. Nie? I to jest, jeżeli pogłębiam swoją wiedzę na ten temat, to też zaczynam rozumieć, co się w tym człowieku dzieje. I wtedy również dowiaduję się, jeśli tak można powiedzieć, zaocznie, jak ciężkie i trudne musiało być jego życie. I teraz, jeżeli to wiem, to w jakiś znacznie, znacznie łatwy sposób jest mi łatwiej tego człowieka zaakceptować i go wspierać. I teraz, jeżeli jest to osoba, właśnie rówieśnik, kolega i tak dalej, naprawdę bez wahania mogę mówić, kocham cię jako człowieka, czy jako przyjaciela. Jesteś mi, nie wiem, bliskim, no jakimi tam słowami powiedzmy to wyrazicie. Ale jednocześnie mam swój system wartości i uszanuj tego również, prawda? I w moim systemie wartości takie coś po prostu się nie mieści. Więc jakby pozostajemy wtedy na takiej płaszczyźnie wzajemnego szacunku. Bo to w tym pytaniu, gdybym miała jednym słowem odpowiedzieć, jak wspierać osoby, które przeżywają takie tendencje, jednym słowem bym powiedziała szanować takiego człowieka. Pamiętajmy cały czas o tym, że to nie jest jego wybór, że to nie jest jego wina, że to jest naprawdę wielki, niejednokrotnie wielki jego dramat. Miałam takie sytuacje, kiedy do poradni ktoś przychodzi i mówi tak, wie pani co, ja bym nie wiem co dał, żebym ja taki nie był, nie? Głównie mówili to mężczyźni. Więc jakby to jest dramat tego człowieka. W momencie, kiedy ja go pochopnie osądzam i tym samym odrzucam, to ja jakby nie uwzględniam tego, że w tych ogniwach łańcucha, o którym mówiłam, że jest tyle jego zranień, tyle jego cierpienia, tyle jego cierpień, odrzucenia. Mieliśmy to przecież też we świadectwach, prawda? Żadne z tych świadectw nie mówiło o normalnej, kochającej się prawidłowej chrześcijańskiej Bożej rodzinie. Tam było tyle zranień. I teraz, jeżeli ktoś takie tendencje ma, ja je odkrywam albo zostaną mi, że tak powiem, powiedziane, przekazane w zaufaniu, to ja muszę mieć, jak to się potocznie mówi, z tyłu głowy, że życie tego człowieka jest naprawdę do tego momentu trudne, bolesne, pełne właśnie jakichś cierpień, zmagań i tak dalej. Jeżeli nawet ktoś mi się określi, jestem gejem, bo bardzo często mi się właśnie to zdarzało, że młody człowiek mówi, ja to czułem już od lat, ale ja to odrzucałem, ja tego nie chciałem, sobie myślałem, a nie, nie, to tam mi przejdzie, to mi się zdaje, to. Ale w jakimś momencie człowiek staje, że tak powiem, twarzą twarz ze sobą i mówi, nie mogę dłużej tego odrzucać, nie mogę dłużej tego wypierać, jestem homoseksualny. No, młodzi ludzie najczęściej mówią, jestem gejem, albo dziewczyna, jestem lesbijką. Ja muszę wiedzieć drogę, muszę mieć świadomość drogi, którą ta osoba przeszła wcześniej w swoim życiu i która była drogą naprawdę pełną bólu, cierpienia, odrzucenia, zranień i tak dalej. I wtedy, jeżeli to rozumiem, to jest mi łatwiej taką osobę wspierać. A jeżeli mam do czynienia z osobą, która jakby chce coś z tym zrobić, tak mówiąc kolokwialnie, to wtedy mogę ją wspierać również przez już powiedziałam wcześniej, przez wiedzę, pogłębienie wiedzy, znajomość tematu, ale również przez wskazanie jakichś odpowiednich środowisk. Tutaj pani Ania, Jacek mówili o strumieniach życia. W innych krajach jest przecież tych ruchów znacznie więcej. Ojciec John Harvey, którego tutaj właśnie wam pokazywałam na początku, z którego książki to jest cytat. Przecież jest, jak już wspomniałam, założycielem takich wspólnot w Stanach Zjednoczonych, które działają już od lat 70. Więc jak wspierać osoby, pomóc im znaleźć takie środowiska, gdzie się poczują bezpiecznie, gdzie będą też, jakby to powiedzieć, motywowane do wstrzemięźliwości seksualnej. Zapomniane zupełnie słowo asceza, nawet chyba wśród teologów trochę zapomniane. Przecież to jest asceza, ascein to jest greckie słowo ćwiczyć, prawda? Każdy olimpijczyk w starożytnej Grecji ćwiczył, czyli ascein, żeby zdobyć medal. Więc my się też nie bójmy tego słowa, ćwiczmy wstrzemięźliwość, ćwiczmy samoopanowanie, ćwiczmy jakieś, nie wiem, obszary inne, które możemy z powodzeniem i pożytecznie zagospodarowywać. No tak mi się wydaje, długa odpowiedź mi w sumie wyszła, ale chciałam właśnie przekazać, przede wszystkim obdarzyć taką osobę szacunkiem, współczuciem, zrozumieniem,
jeżeli będziemy mieli, jak mówię, wystarczającą wiedzę i jednocześnie mieć odwagę postawić jednoznacznie granice. Takim na przykład rodzicom też mówię, że przy całej tej miłości, akceptacji, zrozumieniu dla tego swojego dziecka, granicą na przykład może być to, że nie zgadzamy się, żebyś przyprowadzał nam do domu swojego partnera. Nawet jeżeli tak decydujesz się na takie życie, jeżeli nawet nam to zakomunikujesz, po prostu nie zgadzamy się, żebyś przyprowadzał swojego partnera dla nas do domu. Jest to człowiek godny szacunku jak każdy inny, ale nie przyjmujemy, jak to się mówi, do wiadomości, informacji, że to jest twój partner. Na przykład, ale myślę, że tych sposobów jakby ustawiania jednoznacznych granic jest bardzo wiele i każdy znajdzie stosowny. Dobrze, jeszcze jedno pytanie. Rozumiem, że pierwszą zasadą jest kochać i akceptować, a drugą poszerzać swoją wiedzę. Pani doktor mówi też o wskazaniu odpowiednich środowisk, specjalistów. Wiem, że pani pracuje w Poznaniu. Czy może pani polecić jakieś inne miejsca, gdzie można uzyskać taką pomoc, gdzie kogoś pokierować? Albo jak weryfikować, czy dany specjalista faktycznie jest godzien zaufania, nie będzie przekonywał do zachowań niezgodnych z nauką Kościoła? Przede wszystkim wspólnoty. To jest to, o czym mówiła Ania i Jacek, na przykład strumienie życia. Ale są też wspólnoty protestanckie, nie są katolickie, ale akurat chrześcijańska moralność jest jedna, taka sama. Przykazania są wspólne dla nas wszystkich jako chrześcijan. People Can Change albo New Ways, a szczególnie poza Polską jest takich wspólnot wiele. Na przykład w Niemczech, bo słyszałam, że tutaj jest też grupa z Niemiec, kapitalna wspólnota, z którymi współpracujemy od lat i która zresztą finansowała bardzo wiele, bardzo takich dobrych inicjatyw tutaj u nas w Polsce. Mianowicie Jugend und Gesellschaft, przepiękna postać pani, która jest jedną z liderek tej wspólnoty w tej chwili już, to jest pani Christ von Holtz, z wykształcenia lekarz pediatra, ale daleko wyspecjalizowała się właśnie w zagadnieniach kwestii homoseksualnych, szczególnie u nastolatków, młodych ludzi. No po prostu piękna postać, piękna osoba. To jest Jugend und Gesellschaft i gdyby ktoś ewentualnie chciał jeszcze, no to przecież sobie w internecie znajdzie. Naprawdę niezwykli ludzie. W Stanach Zjednoczonych, w ogóle w krajach angielskojęzycznych tych wspólnot jest wiele. Powiem też, że w Wielkiej Brytanii, przypuszczam, że też tutaj mamy uczestników naszego forum, jest też bardzo, żebym nie przekręciła, jakby co to Jacek niech mi podpowie, bardzo też dobry ruch właśnie a propos tego, żeby trafić do odpowiednich osób. Mianowicie Voices, to jest organizacja Voices of the Silenced. Dla tych, którzy angielskiego może tak dobrze nie znają, albo może ja za słabo to wyrażam. Voices of the silence, głosy uciszanych, czyli głosy tych, którym nie wolno mówić z punktu widzenia prawa, na przykład w Wielkiej Brytanii. Terapia reparatywna, w ogóle wszystkie terapie reorientacyjne są zakazane. I to jest ruch terapeutów, psychologów, psychiatrów, którzy organizują zresztą szkolenia. Równolegle też się właśnie odbywa takie jedno szkolenie u nas tutaj w naszej części Europy, na Słowacji chyba akurat są. Mianowicie to są osoby, które jednoznacznie mówią, że mamy prawo jako terapeuci domagać się zgody, prawa na taką formę leczenia, którą uznajemy za najlepszą dla naszych pacjentów i tak dalej. Więc naprawdę jest tego wiele. Gdyby tutaj, bo to widzę, że pani Kinga o to pytała, gdyby pani zapytała konkretnie w którym kraju, to wtedy może coś jakoś bliżej określę. A naprawdę jest tego wiele, jest tego wiele. Jeszcze raz chciałam serdecznie podziękować pani dr Jolancie Pruchniewicz za przygotowanie bardzo ciekawej konferencji pod tytułem Orientacja czy dezorientacja. Miejmy nadzieję, że niedługo uda nam się porozmawiać z panią doktor również w trakcie podcastu, na co serdecznie was zapraszamy. Do usłyszenia już za 2 tygodnie.